Popołudniowa Loża Radiowa. Obiecałam Państwu gościa, no i jest. Dr Stanisław Niewiński z Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Opolu. Witam serdecznie. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry Państwu. Ja dzisiaj niestety w formie lekko zachrypniętej, ale proszę się nie bać, to nie dzisiaj COVID. Wiele osób choruje, także wybaczamy, nie ma problemu. Panie doktorze, ciekawa, ale chyba też niepokojąca sytuacja w Chinach. Jak tak czytam doniesienia, to rośnie napięcie militarne między Chinami a Tajwanem. Przywódca Chin krytykuje prezydentkę Tajwanu, mówi, że ona nie reprezentuje woli ludzi, a minister obrony Tajwanu mówi, że to napięcie jest największe od 40 lat. Co tam się dzieje? Znaczy, mamy tutaj kontynuację pewnych wydarzeń i procesów, które pojawiają się na dobrą sprawę co jakiś czas. Tutaj Państwu warto wspomnieć o tym, że no, mamy de facto podział właśnie na dwa chińskie podmioty, czyli Mainland, Chińską Republikę Ludową, wielkie kontynentalne mocarstwo. Mhm. No i mamy wyspę Tajwan, który no dlatego jest niezależny, ponieważ po wojnie domowej w Chinach zakończonej w 1949 roku Chiang Kai-shek z 2 milionami swoich żołnierzy i urzędników no ewakuował się tam na Tajwan. No i ta władza, która jest w jakimś tam sensie no dziedzictwem właśnie tej Republiki Chińskiej z kontynentu sprzed zwycięstwa komunistów, po dzień dzisiejszy tam funkcjonuje, no i funkcjonuje całkiem nieźle, jest de facto, bo nie de jure, sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. No a jeśli Chiny chcą, prawda, potwierdzić tą swoją mocarstwowość, utwierdzić coś, o czym mówi, prawda, przewodniczący Xi Jinping, czyli ten wielki renesans narodu chińskiego, o którym myślę będziemy dzisiaj mówić, no to muszą kiedyś tam doprowadzić do zjednoczenia z Tajwanem, stąd te takie, można powiedzieć, co jakiś czas wybuchy agresji. Dlaczego im tak na tym zależy? Dlaczego Chinom tak na tym zależy? Tutaj powodów mamy co najmniej kilka, chociażbym zwrócił uwagę na dwa, mianowicie jeden gospodarczy, a drugi powiedzmy wizerunkowy. No, gospodarczy dlatego, że Tajwan to jest, no, co prawda podmiot niewielki, tam żyje bodajże chyba 20 kilka milionów ludzi, ale to jest kraj bardzo dobrze rozwinięty, bogaty i gdyby Chinom udało się go pokojowo czy zbrojnie, no raczej to jest nacisk na raczej Chińczycy woleliby to pokojowo zrobić, wchłonąć tą wyspę, no to siłą rzeczy PKB chiński jeszcze by nam, prawda, wypęczniał w górę. Na wizerunkowy taki, że no Tajwan, jego niezależność to jest z punktu widzenia oczywiście elit w Pekinie, to jest pozostałość, można powiedzieć, chińskiej słabości. Warto tu przypomnieć, że Chiny utraciły Tajwan pod koniec XIX wieku w wyniku upokarzającej klęski z rąk Japonii, państwa, którego Chiny traktowały jako taką swoją młodszą siostrę. No jest to też dziedzictwo, prawda, zimnej wojny, tego podziału dwublokowego i dlatego też tak Chińczykom zależy, bo jeśli ten Tajwan wróci, prawda, do macierzy, jak oni na to patrzą, Tajwańczycy zupełnie inaczej, no to tym samym można powiedzieć podkreślą, że ten okres słabości Chin się zakończył, Chiny znów są wielkie, prawda, zjednoczone. Chiny zerkają na USA, które zadeklarowały, że pomogą Tajwanowi w razie jakiejś inwazji. Zerkają na Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone mają taką umowę, prawda, jeszcze z lat bodajże 70. z Tajwanem podpisaną, że będą bronić tego państwa. No i co jest też ciekawe, nie tylko Stany Zjednoczone deklarują, że są gotowe pomagać Tajwanowi, bo na przykład również Japonia, co jest zresztą przykładem stopniowej remilitaryzacji tego kraju i jego powrotu do takiej aktywnej polityki mocarstwowej w Azji. Faktycznie USA pomogłyby Tajwanowi w przypadku inwazji, bo na razie to jest taka walka słowna. To jest wielkie pytanie, na które tak naprawdę nikt nie ma odpowiedzi, bo nikt tego nie sprawdzał, aczkolwiek zdaniem wielu analityków no Chiny posiadają już dzisiaj na tyle potężne siły zbrojne, w tym przede wszystkim marynarkę wojenną, że one byłyby w stanie ten Tajwan zająć, zanim Amerykanom udałoby się jakoś konkretniej zareagować. No ale oczywiście mamy potem całą dalszą sytuację. Amerykanie przystąpiliby, prawda, do blokady morskiej Chin, starałyby się ją zdusić ekonomicznie i w razie czego, prawda, odwojować tą wyspę. Chiny mogłyby odeprzeć USA w dalszej perspektywie, czy finalnie Amerykanie mogliby Tajwan odbić? Bo jak rozumiem, Chiny szybko by zajęły Tajwan, ale USA równie szybko mogłyby go odbić, tak? Trudno na 100% dzisiaj powiedzieć, tak naprawdę. To jest pytanie o to, jaka jest w pełni
kondycja armii chińskiej. Mhm. Zdaniem niektórych Chiny mają już dzisiaj taką siłę, że no mogłyby próbować te Stany Zjednoczone jakoś odeprzeć i tą wyspę utrzymać. No zdaniem innych Amerykanom z problemami, ale jednak udałoby się ją odwojować. No to jest wielka debata tak naprawdę tutaj geostrategów. No tutaj pani redaktor musiałaby chyba doktora Jacka Bartosiaka zaprosić bardziej niż mnie, bo ja aż takim militarystą nie jestem. Mhm. Ale o pocisku hipersonicznym musimy powiedzieć, bo ostatnio też media okrążyła jakby ta wiadomość. Co to jest ten pocisk? Bo jak z tego co czytałam z właśnie relacji medialnych, bardzo szybki pocisk, który okrążył Ziemię, dopiero trafił w ten punkt, w który miał trafić, więc można otworzyć oczy ze zdumienia. To jest bardzo innowacyjny typ broni, mianowicie to jest manewrujący pocisk szybujący, którego taką osobliwością jest to, iż osiąga on olbrzymie prędkości, kilkukrotnie przekracza prędkość dźwięku, pięcio, a nawet sześciokrotnie. No dla przykładu, żeby tu Państwu pokazać, nie jestem aż takim specem, ale o ile mi wiadomo, to najszybsze myśliwce dzisiaj osiągają prędkość około 3 machów, a on ma od 5 do 6, także to jest broń niesłychanie szybka. I państwo, które ją posiada, może w konsekwencji zaatakować swojego przeciwnika praktycznie w dowolnym miejscu, zanim ten zdąży zareagować. A machy, tak? Mówi pan doktor machy. A jak to przełożyć na prędkość dźwięku? A jeśli chodzi o kilometry na godzinę, możemy jakoś to określić? Nie chcę tak tutaj popełnić błędu, ale o ile się nie mylę, no być może jakiś fizyk mnie tutaj, prawda, zruga, ale to są prędkości tam dotyczące kilku tysięcy. Mhm. No to zawrotne. No jest ogromna prędkość. Mhm. Wracamy do rozmowy z naszym gościem, dr Stanisław Niewiński, ekspert do spraw Chin. No i właśnie, mówiliśmy o tym, że Chiny wystrzeliły pocisk hipersoniczny, mega szybki, ultra szybki, tak można go chyba określić, okrążył Ziemię, trafił tam, gdzie miał trafić i tym wydarzeniem miały być zdumione amerykańskie służby. Anonimowo jeden mówi, nie mamy pojęcia, jak oni to zrobili. Wielkie zdumienie. No tutaj warto wspomnieć o takim zagadnieniu, że wiadomo, Chiny od lat 90. bardzo mocno tą swoją armię modernizują. No i tutaj pod pewnymi względami są mocno w tyle za Amerykanami, pod innymi się do nich zbliżają. Ale też właśnie, żeby tą, powiedzmy, lukę technologiczną skrócić, chińscy planiści wybrali sobie takie typy bardzo przyszłościowego uzbrojenia, które mogą tą lukę łatwo niwelować. No i takim właśnie przykładem są te pociski hipersoniczne, gdzie od lat prowadzili bardzo intensywne badania, ułożyli na to ogromne pieniądze. No i w konsekwencji wiele wskazuje na to, że udało im się Amerykanów na tym tle wyprzedzić, co oczywiście Stany Zjednoczone bardzo przeraża ze zrozumiałych powodów. Jest pan właśnie zdziwiony tym zdziwieniem Amerykanów? Niekoniecznie, ponieważ od kilku lat się wskazywało już na to, że tutaj Chiny bardzo mocno idą do przodu. Aczkolwiek to jest taka jeszcze jedna informacja, która Amerykanów do pewnego stopnia zdumieć mogła. Mhm. Panie doktorze, czytam też w prasie, cele Rosji i Chin, bo Rosja to też jest tutaj istotny jakby podmiot, czy też gracz na tej arenie globalnej, światowej, trzeba powiedzieć. Cele Rosji i Chin są dość jasne. Chodzi o przeciwdziałanie hipotetycznej obronie rakietowej USA, która mogłaby anulować czynnik odstraszania ich arsenału strategicznego. Po stronie amerykańskiej takie uzasadnienie nie ma wielkiego sensu, bo Rosja i Chiny nie posiadają tego typu obrony rakietowej, więc to jest też kwestia tego sensu całej obrony rakietowej, bo jeżeli taki pocisk jest niewidoczny, no to po co nam to wszystko? No właśnie tutaj o to chodzi, że tutaj mamy do czynienia z bronią, która jest niesłychanie szybka i to jak pani właśnie słusznie zauważyła, radar nie jest w stanie wykryć, a nawet gdyby wykrył, to obrona przeciwlotnicza często nie zdąży zareagować. Czyli de facto państwo, które taką broń posiada, otrzymuje tak ogromne przewagi, że właściwie nie bardzo można się przed nim bronić. Bo pewnie coś Amerykanie będą temu przeciwdziałać. Normalny człowiek zapyta, po co oni wszyscy się tak zbroją? Teoretyk odpowie, żeby wzmocnić swoje bezpieczeństwo. Spokój, chcesz mieć spokój, szykuj się do wojny. Mhm. No ale właśnie, może nam coś grozić? No, nam jako Polscy jesteśmy przecież sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Też musimy się temu przyglądać. Powiem w ten sposób. Taka wojna byłaby katastrofalna w skutkach. W związku z tym na dłuższą metę wydaje się ona ani Waszyngtonowi, ani Pekinowi nieopłacalna. No ale żeby nie było tak przyjemnie,
do połowy roku 2018 też nikt nie wierzył, że pomiędzy Chinami a Stanami wybuchnie wojna handlowa, a wybuchła. Mhm. I trwa już. Dobrze, to panie doktorze, kolejna kwestia. Kryzys na rynku deweloperskim, kryzys na rynku mieszkaniowym, taka swoista bańka wytworzyła się w Chinach. Czy to może w jakiś sposób na nas się odbić? To jest ogromne pytanie. No tutaj myślę, że należałoby naszym widzom w ogóle troszeczkę rozproszyć te ciemności i wytłumaczyć, no, z czym w ogóle mamy do czynienia. Mhm. No, problem rynku nieruchomości w Chinach to jest zagadnienie, które powraca tak naprawdę co jakiś czas. Wynika to z tego, że ten sektor właśnie nieruchomości, też budownictwa mieszkaniowego z nim związanych, to jest sektor, który daje, i tutaj w zależności od ekonomisty, od 25 do 30% PKB HRM. No, niesamowita liczba, jeśli sobie zdamy sprawę, że wedle PKB nominalnego Chiny są drugą gospodarką świata, a parytetu siły nabywczej już największą od 2014 roku, no to macie Państwo świadomość, jaki to jest rozmiar. Dlaczego taki ogromny on jest? No, wynika to z wielu powodów. No, to nasze spotkanie radiowe, no, nie daje mi też do końca czasu, żeby to w pełni wytłumaczyć, ale postaram się chociaż to naświetlić. Właśnie wytłumaczmy. Model rozwojowy Chin to jest, można powiedzieć, stworzenie bardzo specyficzne, ponieważ to jest taka swoista mieszanka z jednej strony pewnych elementów centralnego planowania i pewnych elementów wolnego rynku. Państwo kontroluje ogromne obszary gospodarki w Chinach. No i w związku z tym takim, powiedzmy, dosyć swobodnym sposobem, aby sobie te pieniądze lokować dla statystycznego Chińczyka, to było kupowanie mieszkań. No i zwykli Chińczycy, deweloperzy, przez lata, mając tutaj pewne niedostatki uregulowania, no, napompowali ogromny rynek i stworzyli bańkę mieszkaniową. Mhm. Chińskie władze, no, od lat się tego bały. No i w zeszłym roku ekipa rządzącego od 2012 roku, o czym mam nadzieję sobie jeszcze porozmawiamy, przewodniczącego Xi Jinpinga, postanowiła zacząć tutaj, prawda, ten sektor mieszkaniowy stopniowo regulować. Wprowadziła takie, powiedzmy, pewne trzy bariery, których deweloperzy mieli nie przekraczać. Mhm. No, chodziło tutaj o pewne, prawda, kwestie złych długów, o to, aby tych nowych długów ci deweloperzy nie zaciągali. No, ale okazało trochę się po roku... Schładzanie rynku, dokładnie. ZUS mi pani redaktor to wyjęła. No i tutaj właśnie, no, w wyniku tych pewnych ograniczeń część deweloperów, a przede wszystkim, no, jeden z najważniejszych z nich, Evergrande, no, okazuje się, że ma długi niespłacane w wysokości 300 miliardów nawet dolarów. Nawet były protesty. Mhm. No i pytanie teraz, co będzie dalej? Z tego, co wiem, władze chińskie są gotowe zreformować ten sektor, nawet za cenę upadku jakiejś części z tych deweloperów. No ale w tym wypadku pojawiają się pytania, no, jakie tego będą dalekie skutki. Czy przypadkiem tutaj, no, skądinąd całkiem słuszne plany władz chińskich, no, nie okażą się być lekarstwem gorszym od choroby? No, to musimy zobaczyć w przyszłości. Mhm. Jeśli jednak, odpowiadając z pewnym opóźnieniem na panie pytanie, no, jeśli by się ta reforma wymknęła chińskim władzom spod kontroli, no to może to w skrajnym wypadku doprowadzić do krachu gospodarczego w Chinach, a jeśli będzie krach gospodarczy w Chinach, to one pociągną za sobą cały świat, tym i Polskę. Takiej skali, jak mieliśmy w poprzednich latach? Albo i większą. Nawet i większą. Albo i większą. No to tym bardziej trzeba śledzić tę sytuację. No i taka ciekawostka, bo może nie wszyscy zaglądają do tej prasy zagranicznej i obserwują to, co się dzieje na Dalekim Wschodzie. Obrazki, które naprawdę działają na wyobraźnię, czyli pełno pustych osiedli, tak, a nawet widok takich miast duchów, prawda? Czyli osiedla niezamieszkałe, bo Chińczyk kupi mieszkanie, ale go nie używa. Tak. Mhm. No, szacuje się, że tutaj mogłaby się zmieścić populacja Niemiec, czyli ponad 80 milionów ludzi. No, to też jest właśnie, no, pewnego rodzaju, no, pewna taka specyfika tego modelu rozwojowego. Mhm. Ponieważ wielu się łapie za głowę, jak można było do tego doprowadzić. Chińczycy powtarzają, no, dzisiaj tam jeszcze nikt nie mieszka, ale populacja ze wsi do miast się przenosi i na przykład za 10 lat będą potrzebowali. Mhm. No, ale czy to jest rozsądne? Zobaczymy. A no właśnie, zobaczymy. Przed nami trzecia i ostatnia część rozmowy z naszym gościem. Przypominam, z nami jest dr Stanisław Niewiński, ekspert do spraw Chin. No właśnie, w przyszłym roku 10 lat, odkąd Chinami kieruje Xi Jinping. Już tutaj poza anteną próbowaliśmy się umówić, jak wymówić, no właśnie, imię, nazwisko. Jak ten kraj się zmienił? W czym na lepsze, w czym na gorsze te dziesięciolecie, jakbyśmy mieli podsumować? No tak,
Xi albo Xi, bo można różnie właśnie wymawiać, Jinping, no, rządzi już prawie dekadę. W przyszłym roku mu stuknie dekada i wiele wskazuje na to, że na dekadzie może się nie zakończyć. A jak się ten kraj zmienił za jego rządów? No, zmienił się tak naprawdę w absolutnie każdym obszarze. W obszarze gospodarczym, ponieważ jest to państwo, no, znacznie zamożniejsze niż było 10 lat temu i znacznie potężniejsze. Myśmy sobie już o tym trochę powiedzieli, ale wedle PKB liczonego nominalnie to jest w tej chwili już około 75% gospodarki amerykańskiej. Mhm. To jest dużo więcej niż kiedykolwiek miał Związek Radziecki, bądź powojenna Japonia, która też się z Ameryką na te wyniki gospodarcze ścigała. Ale według parytetu siły nabywczej od roku 2014 to jest już największa gospodarka świata. Także to jest zmiana olbrzymia. No, też zmiany jakościowe. Tutaj wyścig technologiczny, gdzie pod niektórymi względami Chiny doganiają i już przeganiają Stany Zjednoczone, na przykład w kwestii tworzenia sztucznej inteligencji. Polityka zagraniczna też ogromne zmiany, ponieważ poprzednia tam, prawda, ekipa przywódców z Hu Jintao na czele, to prowadziła jeszcze taką skromną politykę zagraniczną. Xi Jinping kompletnie od tego odszedł. Przykłady tego to Belt and Road, Pas i Szlak, Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych, regionalne wszechstronne partnerstwo ekonomiczne, wielkie geoekonomiczne albo i geopolityczne właśnie koncepcje chińskie, które są wyzwaniem dla potęgi Stanów Zjednoczonych. No i to byśmy powiedzieli, że to są takie zmiany... To na plus. No, na plus. Nawet biorąc pod uwagę to, czy my się imperialnych Chin obawiamy, czy się nie obawiamy, to powiedzmy, że no są to zmiany pozytywne, przynajmniej dla samych Chińczyków. Natomiast są też ogromne zmiany polityczne i oczywiście to trzeba pamiętać. Chiny zawsze były krajem autorytarnym, ale za Xi Jinpinga one tym państwem autorytarnym stały się dużo bardziej. Wzmocniło się to wszystko. Xi Jinping odszedł od zasad tak zwanego kolektywnego przywództwa, czyli rządów tej elity partyjnej, na rzecz rządów coraz bardziej, prawda, jedynowładczych. To się objawia na bardzo wielu obszarach, no, chociażby na tym, że tam wrócił nieznany od czasów Mao Zedonga kult jednostki. Dokręcono śrubę, no, różnym środowiskom, które z punktu widzenia, prawda, władz w Pekinie mogą przynajmniej potencjalnie być wywrotowe, no więc tutaj cóż można wymienić tam, prawda, jakieś mniejszości religijne, w tym chrześcijan, Ujgurowie, no, którzy zawsze byli traktowani twardą ręką, ale za jego rządów traktuje się ich pod tym względem coraz bardziej, no, mniejszości seksualne, organizacje feministyczne, no właściwie każdy, kto tam trochę może przynajmniej potencjalnie zagrozić, no, no musi się liczyć, prawda, z ostrą reakcją władzy. No, to zdecydowanie na minus. No i co tutaj trzeba pamiętać, no do tej pory ci chińscy przywódcy, no tutaj warto trochę naświetlić sprawę. Mhm. Ten przywódca w Chinach sprawuje trzy funkcje. Jest przewodniczącym HRL, czyli głową państwa, no poza Chinami błędnie się mówi prezydentem, sekretarzem generalnym KPH, czyli kieruje partią. Szef partii. Tak, szefem partii oraz przewodniczącym dwóch centralnych komisji wojskowych, partyjnej i państwowej, czyli takiego organu, który nadzoruje wojsko i inne resorty siłowe. No i normalnie oni pełnili tą rolę przez 2 5-letnie kadencje, łącznie 10 lat. Natomiast w roku 2017 Xi, no, tak pomajstrował przy prawie, że będzie mógł zostać u władzy dłużej niż 10 lat. No tutaj, prawda, specjaliści, przede wszystkim profesor Bogdan Guralczyk, wskazują, że no może rządzić prawdopodobnie do roku 2035. Także no całkiem długo. No, ale właśnie pożyjemy, zobaczymy, no bo to wszystko zależy tak naprawdę od kondycji państwa i samego przywódcy. No, jak do tej rozumiem, pory następcy na horyzoncie nie ma. No, ale właśnie, no, w przyszłym roku, no, będą różne wydarzenia partyjne. I jeśli by tutaj, prawda, noga mu się powinęła przy tym zarządzaniem zmianami na rynku nieruchomości czy w kwestiach energetycznych, no, prawdopodobnie państwo też wiecie, w Chinach mamy kryzys energetyczny związany z węglem. Tak, no to może się okazać, że jednak tych powyżej 10 lat jego rządów nie będzie i będzie ktoś inny. Panie doktorze, wrócimy do tego z pewnością, będziemy obserwować. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Doktor Stanisław Niewiński z Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Opolu był państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Południowa Loża Radiowa.